Cześć, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was krótką informację, mianowicie z okazji startu nowego serwera europejskiego trzeciego, który startuje właśnie w tym momencie, jak ten film latuje na kanał. Mam dla Was kodzik startowy, kodzik na start, który widzicie nad moją głową na banerku, jest to neutral-eu3, więc oczywiście polecam go używać, działa tylko do 20 poziomu, polecam rozsyłać po swoich gildiach, po swoich znajomych, na jakichś discordach, na jakichś grupkach facebookowych, messengerach i tak dalej, żebyśmy nabili jak najmniej mocniejsze statystyki. Zaraz przejdę do tego, co on daje, zaraz Wam powiem, jak go użyć. Natomiast na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jakie są Wasze plany na EU3, czy planujecie tutaj grać długo, czy planujecie sobie pograć for fun, no i ogólnie czy kodzik działa i tak dalej, piszcie, chętnie sobie poczytam. Dobrze, jeżeli o mnie chodzi, to oczywiście mamy jeszcze prawie 5 godzin do startu tego serwera, jak zresztą sami widzicie, no i dla mnie to będzie serwer czysto for fun. Zrobiłem tutaj gildię dla widzów, natomiast nie dawałem żadnych wymagań w tej gildii, na spokojnie można sobie tam klikać, tylko się bawić, więc to jak najbardziej na chillku. Jeżeli chodzi o moją postać, coś tam będziemy grzybić, coś tam będziemy się bawić, natomiast na pewno nie będzie to taki poziom jak na serwerze EU5, na którym planuję również berserkiem grać, więc to tak czysto informacyjnie. Postać będzie raczej głównie na streamki, żeby tam się pobawić. Odcinków raczej z niej nie będzie. Może tam jakiś pojedynczy, może coś takiego. Natomiast tak jak Wam mówię, raczej tutaj nie planuję jakoś tam giga mocno tryhardować. Dobrze, więc tyle jeżeli chodzi o moją postać. Jeszcze tutaj Wam powiem krótką informację. Po pierwsze, dzisiaj nie wiem o której, czy o 12, czy o 13, zobaczymy jak się wyrobię, wleciał poradnik do klasera, jak ten klaser uzupełniać, co on daje i tak dalej. Polecam sobie obejrzeć, specjalnie chciałem zdążyć jeszcze przed startem tego serwera, żeby każdy na spokojnie sobie ogarnął co i jak. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, w związku ze startem serwera, jeżeli ktoś planuje kupować jakieś pakiety startowe, nawet ten za dwie dyszki, jakieś pakiety, powiedzmy tam jakiś twierdzy, no to jest ten drugi pakiet, może jakieś pakiety klepsydr, bo na tym sklepie internetowym również one są, a może po prostu same grzybki bez żadnych pakietów, to oczywiście polecam stronkę home.syfygame.net. Ona jest oficjalną stroną twórców gry, to w ogóle pierwsza sprawa, więc wszystko jest legit, no i tam grzybki są tańsze, tam grzybki są jeszcze przed tą promocją, więc można do mnie podsyłać skrinki, żeby brać udział w kolejnych konkursach, no i ogólnie można korzystać. Jak Wy używacie mojego kodu neutral podczas zakupu, jak tam macie kod twórcy, wpisujecie neutral, to ja z tego dostaję część pieniążków, które Wy zapłacicie za grzybki, więc jeżeli ktoś i tak planuje kupować, to będę oczywiście bardzo wdzięczny. Dobra, przechodzimy teraz do kodu i co ten kodzik daje, bo to Was pewnie najbardziej interesuje. Otrzymujecie 100 szczęśliwych monet, otrzymujecie nieśmiertelkę oraz otrzymujecie wierzchowca 50%. Jeżeli chodzi o wierzchowca, to on oczywiście łączy się z tym z pakietu startowego. Z pakietu startowego macie chyba na 28 dni, więc jak użyjecie kodziku, to macie łącznie, jak dobrze na szybko policzyłem, na 42 dni. Przynajmniej na tyle powinniście mieć. To jest pierwsza sprawa. Kodu można używać tylko do 20 poziomu, więc najlepiej od razu, jak ten serwer wystartuje, jak macie jeszcze pierwszy level, to tego kodziku sobie użyć, żeby oczywiście potem nie zapomnieć, bo jak wbijecie ten poziom 20, to już ten kodzik nie będzie działał. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście wiadomo, działa od teraz, czyli od momentu wrzucenia tego filmu. No i jak tutaj sobie wbijemy na jakieś konto, w ogóle tak, ja w tym momencie, wiadomo, jestem w trakcie prerejestracji, więc jeszcze nie mogę używać tej zakładki kupon bonusowy, także pokażę Wam na innym koncie, no ale jak ten film wlatuje, to już Wy będziecie mogli na spokojnie tego używać. Ale dobrze, jeżeli chodzi o to, jak tego kodziku użyć, no to wbijacie na swoje konto na EU3, bo to jest kod tylko na nowy serwer, podkreślam, klikacie tutaj w plusik obok Waszych grzybków, no i na dole macie taką zakładkę jak kupon bonusowy. Jeżeli macie jakieś pakiety do kupienia albo coś takiego, to może będziecie musieli zjechać troszeczkę w dół, żeby ta zakładka kupon bonusowy Wam się w całości pokazała. Klikacie kupon bonusowy, wprowadzacie neutral-eu3, klikacie daj mi bonus, ja mam jeszcze kupon Nodridi, natomiast jak Wy ten kupon, ten kodzik już wpiszecie, czy tam przekopiujecie, to już będzie oczywiście wszystko działało. Więc tyle, tak to wygląda, tak tego kodu można użyć, także to jest oczywiście standardzik, to jest bardzo proste. No i jeszcze moje standardowe informacje, jeżeli nie dostaniecie nagród za kod, to polecam się przelogować, polecam zdjąć, założyć broń,
broń, nie od razu pisać komentarzy, dlatego że serwer będzie pewnie na początku przeciążony, no i nie wszystko będzie chodzić tak, jak chodzić powinno, więc no powinniście te nagrody prędzej czy później dostać, raczej ostatnio z nimi nie było jakichś problemów. Kodzik można rozsyłać, to co już powiedziałem, po swoich gildiach, znajomych i tak dalej, żeby nabić jak najmocniejsze statystyki. Kodu twórcy na ten serwer i tak możecie użyć tylko jednego na konto, więc będę wdzięczny, jak użyjecie mojego, bo wszystkie dają to samo. No i nawet jeżeli nie planujecie grać na EU3, nawet jeżeli tam jakoś wiecie, nie chcecie się angażować w ten serwer, powiedzmy, to i tak można tego założyć sobie konto, tego kodu użyć i się tam pobawić, coś potestować i tak dalej. To jest również statystyka, też Wam za to ślicznie dziękuję. Wszystko, tak na szybko chciałem Wam powiedzieć, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się oczywiście na EU3 i widzimy się na streamku, który w tym momencie również prawdopodobnie startuje, gdzie będziemy sobie pierwszy dzień ogrywać i będziemy po prostu, no tam się bawić, głównie się bawić bez żadnego większego tryhardu, ale oczywiście na grzybkach. Dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!